Otwieramy śpiewniki. Dobry wieczór Państwu. Sposób jakby wyrażania swoich uczuć najpiękniej Polacy robili zawsze śpiewając, bo nie było podziałów politycznych, przynajmniej przy śpiewaniu. Jak to będzie w przyszłości, zobaczymy. Przyszłość jest nieznana. No i oby była dobra, żebyśmy mogli śpiewać i za rok 11 listopada powiedzieć sobie, że piosenki nie stwarzają podziałów. Zacznijmy od piosenki Przybyli ułani pod okienką. Słabość do tej piosenki. Może dlatego, że mój dziadek zawsze mówił: pamiętaj, wnuku, musisz umieć to śpiewać. Musisz pamiętać, co to jest. Legiony to rycerska buta, legiony to ofiarny stos.
śpiewacie. Cieszę się, że tak jest, bo bardzo obawiałem się tej pierwszej godziny, a przecież jako Polacy mamy wiele pięknych pieśni, które są jakby zapisem historycznym tego, co działo się w tym kraju. Następna pieśń, jedzie, jedzie na kasztance. I jedzie, jedzie. Strasznie tą lubiłem, bo mój dziadek zawsze się z babcią pokłócił, to szedł do lasu i to śpiewał. Pierwsza kadrowa. Macie ten tekst, pierwsza kadrowa? No to uwaga, to jest... Thank you.
o mój rozmarynie. To bardzo znana pieśń i myślę, że tu nie będzie żadnego problemu, żeby to właśnie zaśpiewać. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się, a ja.
Kiedy przyszła II wojna światowa, śpiewaliśmy inne pieśni, aby podtrzymywać się na duchu. Siekiera motyka. To są te pieśni, które śpiewaliśmy, a Niemcy bardzo byli z tego niezadowoleni. Siekiera motyka. To kolejna pieśń, którą zaśpiewamy jeszcze. Troszkę pośpiewamy, bo tam będzie mała przerwa, gdzie Państwo pokrzepią swoje dusze narodowymi potrawami polskimi. A później wspaniały koncert Marka Majewskiego. Mogę Państwu powiedzieć, że Marka reklamować jakoś nie trzeba. Serce w plecaku. Powstanie warszawskie, pałacyk Michla. I pałacyk Michla. Thank you.
jeszcze jedna pieśń Powstania Warszawskiego, pieśń Mokotowa. Szczęśliwy dzisiejszego dnia, bo to są pieśni, których uczono nas w szkole i uczono dość skutecznie. Jedna z pięknych pieśni z II wojny światowej, dziś do ciebie przyjść nie mogę. 16. Deszcz, jesienny deszcz.
Rozstrzymiały się wierzby płaczące. Rozstrzymiały się wierzby. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szarękuję. Pytasz mnie, czy dziewczyna, czy rodzina? I cóż ja? I cóż ja odpowiem ci? Może to,
ten szczególny kolor nieba. Może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to ochylone strzechy chat, może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, może przed domem ten wiosenny zapach bzu, może bociany, co wracają tu do gniazda, coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dni. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Czy to warto? Tak pod górę, tak pod prąd. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach. Może bociany, co wracają tu do gniazda, coś, co każe im powracać tu. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka, może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może walce Fryderyka. Może nadzieja do czekania lepszych dni. Piosenkę, którą Państwu teraz zaśpiewam, to jest ta druga z tych, które śpiewam dla Państwa, to piosenka ze znanego serialu, który był jakby legendą, którą wszyscy pamiętają. Bo któż nie pamięta Hansa Klosa, czyż nie tak? Był taki czas, gdy nikt z ziemi nie zebrał zbóż, nikt tak żaden nie szukał już miejsca do swych gniazd. Był taki czas, kiedy oczom zabrakło łez i nie pytał nikt, jak to jest. Tylko ściskał pas i wisł w szczęk, grał do tańca grał i pryskał lęk, stawkę każdy znał. I w taki czas przyszło wygrać nam stawkę swą, stawkę większą niż
się przydarza raz. Aż przyszedł czas, jak daleki dziewczyny śpiew, jak znad rzeki szum cichy drzew, odmieniony czas. Aż przyszedł czas, gdy zaciążył się miłan wzdłuż i ptak zdążył odnaleźć już miejsce dla swych gniazd. I trwa ten czas, lecz z nim razem każdego w nas wciąż pamięć w nas niezbrojona trwa. Kiedy każdy znał stawkę swą, stawkę większą niż życie, co się przydarza raz. No i teraz, proszę Państwa, do refrenu zachęcam wspólnie. Ta piosenka jest wydrukowana w śpiewniku. Nazywa się Żeby Polska Była Polską. Ja zaśpiewam zwrotki, Państwo pomożecie mi w refrenach i tak zakończymy nasze patriotyczne śpiewanki, za które bardzo gorąco dziękujemy. No i zaczynamy. Żeby Polska, żeby Polska, żeby...
jeszcze raz ten refren. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska.